8 listopada o godzinie 21:30 policjanci z Czerniwic, patrolując podległy teren w miejscowości Czerwonka w Dukcie Leśnym, zauważyli zaparkowanego Opla Vectre. W pojeździe siedziało 5 mężczyzn. Kierujący Oplem był 18-letni mieszkaniec gminy Żelechlinek. Natomiast pasażerowie to 4 mieszkańców gminy Czerniewice w wieku 18, 19, 22 i 29 lat. Mężczyźni nie potrafili racjonalnie wytłumaczyć swojej obecności na terenie leśnym. Zostali przebadani na zawartość alkoholu. Kierujący pojazdem i 29-latek byli trzeźwi, natomiast pozostała trójka miała w organizmie po około 1 promilu. Przy 22-latku mundurowi ujawnili torebkę foliową z zawartością substancji odurzających w ilości ponad 21 gram. Mężczyźni zostali przewiezieni do komendy policji, gdzie zostały z nimi przeprowadzone czynności policyjne. 22-latek usłyszał zarzuty udzielania i posiadania znacznych ilości narkotyków. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawę prowadzą policjanci z Czerniewic. 9 listopada, kilka minut po północy, policjanci referatu patrolowo-interwencyjnego udali się na interwencję do Nowego Glinnika, gdzie, jak wynikało z informacji, miała mieć miejsce awantura domowa. Zgłaszającym był 44-letni mieszkaniec Nowego Glinnika. Policjanci przyjechali na miejsce, zastali 34-letnią kobietę zgłaszającego oraz dwójkę ich dzieci w wieku 3 i 7 lat. Dorosłych przebadano na zawartość alkoholu. Kobieta miała w organizmie ponad 2 promile, natomiast ojciec dzieci miał ponad 1 promil w organizmie. Dzieci do czasu wytrzeźwienia rodziców oddano pod opiekę znajomej małżeństwa. O dalszym losie tej rodziny zdecyduje sąd rodzinny. Policjanci z zespołu do walki z przestępczością narkotykową Wydziału Kryminalnego Tomaszowskiej Komendy prowadzili czynności policyjne związane z handlem narkotykami na terenie Tomaszowa i powiatów ościennych. 8 listopada w sprawie tej podjęte zostały czynności z zatrzymaniem grupy handlarzy. O tej samej godzinie policjanci weszli do 6 mieszkań celem wykonania przeszukań. W 2 mieszkaniach policjanci ujawnili substancje odurzające w postaci amfetaminy, kokainy, marihuany, sterydów i dopalaczy. Kryminalni zatrzymali 6 mężczyzn i kobietę. Podejrzani są w wieku od 22 do 28 lat. Jak wynika z dotychczas zebranego materiału dowodowego, kilkumiesięczne działania operacyjne funkcjonariuszy pozwoliły na przedstawienie podejrzanym zarzutów o popełnienie szeregu przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Tomaszowska prokuratura przedstawiła podejrzanym 12 zarzutów o handel narkotykami, 11 zarzutów o posiadanie narkotyków oraz 1 zarzut posiadania amunicji bez zezwolenia. Wobec 4 zatrzymanych zastosowany został dozór policyjny. W stosunku do 2 zatrzymanych skierowano wnioski o tymczasowe aresztowanie. Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze zatrzymania. 11 listopada policjanci otrzymali informację o zaginięciu 60-letniego tomaszowianina. Jak wynikało z informacji, mężczyzna nie wrócił do domu od 10 listopada. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwanie zaginionego. Policjanci przeszukiwali wszystkie miejsca, gdzie bywał mężczyzna. Uwagę policjantów zwrócił sznur przywiązany do płotu prowadzącego do niezamieszkałego budynku przy ulicy Barlickiego. 12 listopada w jednym z opustoszałych budynków policjanci zauważyli leżącego na ziemi mężczyznę. Napotkany człowiek nie mógł się poruszać w własnych siłach, gdyż złamał nogę. W budynku schronił się przed zimnem. 60-latek został przewieziony do Tomaszowskiego szpitala. 12 listopada, kilka minut po północy, dyżurny naszej komendy policji został poinformowany o awanturze, która miała miejsce na jednej z tomaszowskich stacji paliw. Policjanci zastali 22-letniego klienta stacji, który został pobity przez 2 mężczyzn. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Policjanci wraz z pokrzywdzonym opatrolowali przyległy teren. Kilka ulic od stacji benzynowej napotkali 2 mężczyzn, w których pokrzywdzony rozpoznał swoich oprawców. Od wskazanych mężczyzn czuć było silną woń alkoholu, jednak nie dmuchnęli oni w alkotest, została pobrana od nich krew. Noc spędzili w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Następnego dnia usłyszeli zarzuty pobicia, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Podejrzani byli znani ze swoich wcześniejszych czynów. 14 listopada do komisariatu w Czerniewicach na godzinę 7:30 został wezwany w charakterze podejrzanego 26-letni mieszkaniec gminy Inowłódz. Mężczyzna został wezwany w związku z przestępstwem, którego dokonał 2 listopada. Jechał w stanie nietrzeźwości samochodem. Jeden z policjantów zwrócił uwagę, iż przed komisariatem na podejrzanego czeka Fiat Seicento. Za kierownicą auta siedział bardzo dziwnie zachowujący się młody człowiek. Mundurowi zainteresowali się jego nietypowym zachowaniem. Otworzyli drzwi pojazdu i zobaczyli, że kierowca jest tak pijany, że praktycznie nie może stać o własnych siłach. 24-letni kierowca stwierdził, że przywiózł kolegę, bo tamten nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.
Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu z wynikiem ponad 3 promili. Pijany kierowca po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.